mogę spać. Przyjdź do mnie, uspokój moje serce, pozwól zasnąć mi. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie, mile pozdrawiam. Proszę Państwa, dzisiaj ponownie zakład przyjechał pogrzebowy, a z Kętrzyna, to jest województwo na Mazurach, to jest olsztyńskie województwo. Proszę Państwa, jakieś cyrki się dzieją, naprawdę. Z Kętrzyna zakład pogrzebowy przyjeżdża już po mnie rano za 27 po zwłoki. No panowie, to co to się dzieje? I policja wszystko wie, wszystko, aż dudni, bębni to wszystko. I dalej to samo się dzieje. Proszę Państwa, ja już tyle razy się opowiadam. To chodzi na temat tego mieszkania, że chcą mnie po prostu zabić, bo to chodzi o mieszkanie. Chcą mnie wypierniczyć i inaczej nie mogą, no to chcą mieszkanie, chcą przez mieszkanie mnie zapierniczyć. A zakład pogrzebowy, to proszę Państwa, to się w głowie nie mieści. Wiecie co Państwo? Jak tak można robić człowieka po prostu nieżywego, ofiarę, po prostu nieżyjącą? Powiem Państwu tak. I Państwo oglądacie to i słyszycie moją wypowiedź, że osoba wypowiada się, proszę Państwa, przed Wami i mówi Wam, że co jest, a którzy myślą, że ja jestem trupem i nieboszczykiem, proszę Państwa. Naprawdę ci, którzy robią, niech się zastanowią. Bo naprawdę, jeżeli chcą, ja nikogo nie straszę i nie chcę straszyć, jeśli chcą mieć naprawdę problemy, no to będą mieli te problemy. I powiem Państwu tak, a kto to robi i ktoś tym się zajmuje, w tym wszystkim i naprawdę to puszcza i zamawia to, to wiecie Państwo co, że to jest surowo karalne. A jeśli ta osoba myśli, że jest święta i ma prawo w Polsce, ci ludzie, którzy się zajmują takimi rzeczami i powiem Państwu, i uprawiać, powiem Państwu, show biznes na osobach nieżyjących i nieboszczykach i trupach, no to proszę Państwa, to chyba trzeba tylko co? Do Sejmu wprowadzić projekt, że osoby nieżyjące, trupy, ma prawo handlować obcymi zwłokami. To powinien chyba tylko Sejm wprowadzić takie ustawy i wtedy legalnie w Polsce można zabijać, handlować wszystkimi rzeczami. No to cóż, na to tylko trzeba takie coś zrobić. Bo jeżeli osoba żyje i nie mija tygodnia i zakład pogrzebowy przyjeżdża w nocy o północy po mnie, to powiem Państwu tak. Komu ja jestem przeszkodą? Czy ja jestem przeszkodą w Białymstoku, czy w bloku przeszkoda na ludzi jestem, w którym mieszkam? Może chyba i tak. No to najlepiej. Niech mnie wsadzą noża w plecy od raz i by się skończy najazdy i straszenie mnie. I będzie raz mnie pochowają i będzie raz. No i się skończy ta gehenna, się skończy to wszystko na mnie. Bo to jest nagonka na mnie, żeby mnie jak najszybciej stąd spławić, bo są takie osoby, które tylko takimi rzeczami się zajmują. A tym osobom zależy na moim, po prostu moim zbycie mnie lub mnie zapierniczyć po prostu, bo Państwu, bo choć jak zabiję, to choć z tego dostaną pieniądze, jeszcze biznes będą mieli. A dobrze, żeśmy sprzątnęli gościa, bo gość nam był w tym całym, powiem, proszę Państwa, sytuacji przeszkodą. A bez jego, jako żyje, nie możemy inaczej nic zrobić. No to trzeba tego gościa sprzątnąć jak najszybciej, żeby ten gość po prostu już nie był na tym świecie Bożym i chodził po ziemi. To go trzeba raptownie sprzątnąć, aby jak najszybciej. Ale, proszę Państwa, sprzątnąć można szybko, można śmieci wynieść, sprzątnąć, ale mnie zabić, proszę bardzo. Jeśli osoby, które tak na mnie czyhają, to niech publicznie się ukażą w telefonach, czy publicznie, powiem Państwu, niech zobaczą, jeżeli ja jestem przeszkodą na społeczeństwa Białegostoku i słyszę pogróżki, gdzie mnie w Białymstoku ludzie mają wynieś mnie, a jak ja sam się nie wyprowadzę, to mnie przyjadą, wyniosą, ale powiem Państwu, że w trumnie mnie wiozą. Albo może w kontenerze na śmieci, bo proszę Państwa, stoi kontener pod blokiem, to może przygotowana na mnie coś jako trumna w kontenerze, zamiast moich wywiezienia mnie z mieszkania. I powiem Państwu tak, naprawdę nie straszę, tylko mówię do Państwa, że jeżeli Państwo na takie coś reagujecie i jeśli klaszczecie w ręce, że to dobrze, że w
Polsce tacy ludzie się zajmują, że z człowieka żywego robić trupa umarłaka i ciągać po świecie przez internecie i na cały świat puszczać, że ta i ta osoba nie żyje, a się okazuje, że ta i ta osoba żyje i z tego czerpać korzyści majątkowe i show biznes uprawiać. Proszę Państwa, show biznes uprawiać, ale nie na żywej osobie, bo żywej osobie uprawiać show biznes i zarabiać na ludzkiej krzywdzie, proszę Państwa, to się Państwo zastanówcie, czy takie prawo w Polsce jest szerokie, czy nie. I proszę Państwa, i tą sprawę kieruję do pana prezydenta Andrzeja Dudę. To, co się dzieje, że mnie napiętują, nasyłają zakłady pogrzebowe, a nie, to jeszcze jedno powiem Państwu, kieruję sprawę do Warszawy, do rzecznika spraw obywatelskich. I powiem Państwu tak, jeżeli niech się zajmie Warszawa tą sprawą, że nasyłają na mnie zakłady pogrzebowe. I jeszcze jedno pytanie, proszę Państwa. Do telewizji w Warszawie, na ulicy Weronicza, do programu Alarm, który się zajmuje takimi rzeczami, jak przypuśćmy, tragedie różne ludzkie. To jest program Anity Guardias, która się zajmuje tak zwanych magazyn śledczy. I proszę Państwa, ci, co niedawno byli u pana Krzysztofa K., telewizja była z Warszawy. I także, proszę Państwa, chcę tę sprawę nagłośnić publicznie, że nasyłają mnie zakłady pogrzebowe, straszą mnie, że mnie zabiją, straszą, że będę kwiatki wąchał od spodu niedługo. I proszę Państwa, czy jest jakieś prawo w Polsce nad takimi sprawami? Jeśli nie ma prawa, mamy dzisiaj kraj wolny, demokracja, ale proszę Państwa, jakieś ustawy, jakaś ustawa jest, jakieś są chyba do tego sprawy, że za daleko nie można się posunąć. Jeżeli ktoś człowieka nęka i nasyła różne przez wynajętych ludzi i pozbawić mnie życia, co? Proszę Państwa, to powiem Państwu tak. I także to nagłaśniam w środkach masowego przekazu, publicznie, nagłaśniam telewizję, nagłaśniam i radia, to, co ze mną wyprawiają. Bo proszę Państwa, z osoby zrobić żywej trupa i przyjeżdżają zakłady z całej Polski do mnie i przyjeżdżają i Szygrajewo, i Warszawa. I proszę Państwa, Białystok już znany jest z zakładów pogrzebowych. To już teraz wydzwaniają po całej Polsce i radą przyjeżdża. Proszę Państwa, czy Państwo troszkę tak myślicie w Polsce o to, słyszycie i oglądacie, jeśli oglądacie, jeśli to tylko, to Państwo się zastanówcie, czy takie prawo obowiązuje osoby za życia zabić lub pochować. Jest takie prawo? No jeśli jest prawo, to proszę mi odpowiedzieć. I proszę Państwa, sprawa tak kieruję do pana premiera Mateusza Morawieckiego. I niech tą sprawą się zajmie rząd razem na czele z panem prezydentem, bo naprawdę to są szczyt bezczelności, hańba według Polski i całego świata. Robicie z Polski szyderstwo, z innego, a Białystok zrobił się, powiem Państwu tak, zrobili ze mnie po prostu człowieka trupa. Jak to wszystko ma dalej istnieć? I proszę Państwa, niech się ludzie troszkę naprawdę opamiętają. Bo pochować to jest pogrzeb legalny, jest wszystko, msza w kościele, wszystko jest legalne, to wtedy wiadomo. Ale jeżeli przyjeżdżają, wypisane akty zgony mają, że ja jestem osobą nieżyjącą, tak jak dziś przyjechał zakład pogrzebowy z Kęczyna i oni mi pokazują, że mają wypisany akt zgonu, bo podają, że jestem już nieżyjący, przyjeżdżają z trumną na pace i mnie zabrać do prosektorium, że ja już jestem nieżyję. No proszę Państwa, tak sobie Państwo pomyślcie, gdzie logika? Gdzie to sens? Jak spojrzeć w światu w oczy i przed ludźmi, które takie osoby, takie rzeczy robią? Proszę Państwa, to tylko chodzi o kasę, żeby kasę wziąć i na kasie się wzbogacić na moje życiu. Ale proszę Państwa, ja się nie podziałam, nie zlęknę nikogo i będę nagłaśniał, gdzie się da. W telewizji, w radiach, w gazetach nawet opiszę, że takie sprawy w Białymstoku się dzieją. Bo naprawdę, proszę Państwa, pierwszy raz w życiu takiego czegoś się spotykam, a ludzie, którzy to oglądają mnie i słyszą, niech się zastanowią, jeżeli tacy ludzie w Polsce dochodzą do pewnych źródeł i mają powiązania z zakładami pogrzebowymi i wydzwaniają
i mówią, że mają prawo mnie zabić, na miejscu mnie od razu pochować.